Niedziela, 1 marca 2020 roku. Pierwszy dzień obowiązywania nowych, zreorganizowanych rozkładów jazdy. Tarnowski układ komunikacyjny wzbogacił się o nową linię 34, która kursuje między osiedlem nauczycielskim a parkingiem wielopoziomowym przy dworcu PKP. Przejęła też przejazdy Nowym Światem, które opuściła linia 14. Ciekawe, jak ta linia wpisze się w potrzeby tarnowian. Linia 11 zadomawia się powoli na swojej nowej pętli przy Płaskiego stacja paliw i tutaj poza nowym przystankiem końcowym nic więcej się nie zmienia. 1 marca przenosi kursowanie linii 14 i 31 poprzez ulicę Krasińskiego, co prawdopodobnie przyspieszy średni czas przejazdu autobusów w godzinach szczytu. Dodatkowo linia 14 na stałe dojeżdżać będzie na pętle Aleja Jana Pawła II, a nie jak było do tej pory do Jasnej 2. W trasie linii 33 zaś pojawi się też przejazd przez osiedle kolejowe, zarówno w kierunku osiedla Koszyckiego, jak i w drodze do szpitala Świętego Łukasza. Największym nowym będzie kilka kursów wariantowych linii 224 przez Czarną Drogę, Pasterską i Armii Krajowej w obu kierunkach zastępujących zlikwidowaną linię 24. Szkoda tylko, że nie obyło się bez wtopy tarnowskiego ZDIK-u. Zapomniano dodać przystanków w okolicy ulicy Wetualni czy górnej części Armii Krajowej, omijając tym samym największe skupisko potencjalnych pasażerów. Dotyczy to tylko przejazdów w kierunku Mościc. Oby to niedopatrzenie zostało jak najszybciej naprawione, inaczej przejazd linii w tym wariancie traci sens. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Przystanku Info. Zapraszam na kolejne wkrótce.